Ja jestem z dużego miasta, Gdańska. Mój ojciec był stolarzem. Moja mama skończyła 6 klas szkoły podstawowej. Owdowiała, straciłem ojca, jak miałem 15 lat. Razem z siostrą byliśmy wychowani przez moją mamę, pracownicę, skromną, prostą pracownicę administracji w gdańskim szpitalu. Do wszystkiego staraliśmy się z moją siostrą dojść własnymi siłami. Ja połowę właściwie pracy zawodowej to była praca fizyczna, byłem robotnikiem budowlanym. Dedykuję bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu, mecenatemu, jak to nazwać, właścicielowi Srebrnej, tych milionów, setek milionów złotych w nieruchomościach, wychowanego na Żoliborzu na tamte czasy w imponującej willi, żeby naprawdę otworzył oczy i zobaczył, kto jest z prostego ludu.